Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Perski Games, a to kolejny odcinek z naszej nowej serii i to już bodajże czwarty odcinek i w dzisiejszym odcinku lecimy sobie ze żniwami, tak jak w poprzednim odcinku były sienokosy, tak dziś żniwa i na samym początku chciałem wam przypomnieć, żebyście subskrybowali mój kanał, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę dali i wpadajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam, kanał z logami, wszystkie linki macie w opisie, a jeśli ktoś by był ciekawe, jaką mam jednostkę centralną komputera, to również jest w opisie. I dziś możecie też tego pola nie kojarzyć, gdzie jedziemy, no bo jadę tam pierwszy raz na to pole. Będę coś tam, cokolwiek robił pierwszy raz dopiero. Także na pewno go nie kojarzycie, gdzie ja teraz jadę, ale dosyć blisko. Także jakoś długo mi nie powinno zajść. Dobra, nie wiem, nie mogę się wysłowić. Dobra, światłów nie będę włączał, bo i tak przejeżdżam. Wolne. No tutaj sobie jedziemy właśnie na łąkę. Zaraz. Znaczy na łąkę, na drogę polną. Pomyliło mi się. Nie pamiętam, co tam rośnie, ale wszystkiego się dowiemy, jak dojedziemy na miejsce. Dobra, sobie już teraz skręcę tu. W sumie po co tu kierunki łączam. Niepotrzebne na drogach polnych, chociaż właściwie chyba się włącza, o ile się nie mylę. Sobie tu właśnie jedziemy drogą polną. Już zestaw przyczepami mam tam przywiozły, także mam przygotowane. Oczywiście nasz klas standardowo na razie oczywiście nie zmieniam. To dopiero początek serii. I myślę, że ten kombajn mi no na długo posłuży, no bo on ma 6-metrowy header, więc no długo na pewno mi tu będzie służył. Bo zanim wymienię na coś większego, no to naprawdę chyba chwilę zleci. Dobra, sobie tu już dojeżdżam, teraz pojedziemy sobie w prawo. Znaczy 25 na godzinę mógłby trochę szybciej jeździć, ale nie jedzie szybciej i nic na to nie poradzę. Ja już sobie tutaj też dojeżdżam do naszego pola. Już jestem coraz bliżej. No jak widzicie, trochę już tam przyczepy widać. Dobra, teraz tutaj skręcę, bo będę się na polu rozkładał. Bo tutaj jest inne pole. Inna łąka, ale jednego właściciela, o ile się nie mylę. My sobie oczywiście na tej się rozłożymy. Jak coś, to dostałem zgodę na rozłożenie się, żeby nie było. Chyba nawet kabli nie miałem podczepione. Nie. Czy jakbym zapalił światła w kombajnie, no to by i tak by ich nie było. Nie byłoby ich w wózku na header. Bo nie potrzebuję właśnie kabli. Dobra, odczepiony. Teraz trzeba tylko i nawet trzeba założyć nasz header. Chyba podejrzę, że rzepak to chyba jest, jak teraz sobie tam patrzałem. Czy sobie tu odczepię. Wiecie co? Dobra, podczepione wałki. Podniesiemy nasz header i lecimy ze żniwami. Tak, to jest rzepak. Czyli dobrze mówiłem. Dobra. Już włączymy nasz header. Puszczamy i ruszamy. No te żniwa tu
powinny dosyć szybko, mi się wydaje, iść. Bo tu aż tak dużo nie ma do określenia, no ale znowu, że długość pola tutaj robi swoje. Poczekajcie jeszcze chwilę. Dobra, jestem już z powrotem, także lecimy sobie na pełnej. Tutaj też się nie spodziewam wysokiego plonu jakości. Bo tu ani oprysku nie było, ani nic, no bo to już było dojrzałe, jak ja tutaj to pole kupiłem, to zboże było dojrzałe, tak samo jak i na tamtym polu, co kosiłem. Także tu też się wysokiego plonu nie spodziewam zbytnio. Ale jakby nie patrzeć, nie wiem co tam było, ale bodajże chyba jęczmień, nie, pszenica chyba tam była, no to ona dobrze sypnęła, przynajmniej tak mi się wydaje, bo bodajże 15 ton aż tam z tego pola zebrałem, także mi się wydaje, że no całkiem dobry wynik, no i tak mi się wydaje. Też pamiętajcie oczywiście o hashtagu, który się pojawia standardowo w każdym odcinku i dziś on się również pojawi. Dobra, my już tu kończymy pierwszy przejazd i zobaczymy, ile po pierwszym przejeździe będę miał tego rzepaku. Zaraz się wszystko okaże. Ja oczywiście sobie sienokosów też jeszcze nie dokończyłem, no bo ten odcinek jest nagrywany zaraz po odcinku. Wy macie niedzielę, a u mnie jest aktualnie piątek, także też wam życzę miłej niedzieli. No i po pierwszym przejeździe mamy prawie 2 tony, a dokładnie tonę 700 i no, prawie tonę 800. Także mi się wydaje, że całkiem dobry wynik. Możecie sami napisać, czy to jest dobry wynik, jak bez oprysku, bez wapna i po pierwszym przejeździe, czy to jest dobry wynik. No bo mi się wydaje, że naprawdę dobry. O, tu słonecznik sąsiadowi wjechałem, ale nie skosiłem mu. Także myślę, że on się tu nie obrazi. My sobie tu już lecimy z drugim przejazdem. Wiadomo, jakby miał mniejszy header, no to by dłużej szły te żniwa. Bo miałem w planach na początku kupić 3-metrowy header na sam początek, ale powiedziałem, nie będę się tam bawił. Pójdziemy od razu z grubej rury 6-metrowym. No i też tak się stało. I mi się wydaje, że to był naprawdę dobry wybór, żeby nie iść ten 3-metrowy header, tylko od razu w 6. No drugi header, no to już będzie gdzieś pewnie 7-8 metrów, tak 2 metry więcej tylko. Drugi kombajn. Zresztą to się jeszcze wszystko okaże w późniejszym terminie. A ja tu już mam prawie 10 minut odcinka. Także szybko ten czas leci naprawdę. No i po drugim przejeździe myślę, że będziemy mieli te 4 tony. Chociaż może nie, ale tak myślę, że 3,5 tony myślę, że na spokojnie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że 3,5 tony na spokojnie wejdzie tutaj, będzie po tym przejeździe. Możecie teraz zgadywać, ile będzie.
A już nie, już nie piszcie nic. No naprawdę blisko, bo 3,5 tony. Pomyliłem się tylko o 1 tonę, więc to był, no myślę, że dobry wynik, bo tylko tonę się pomyliłem. To pole też tutaj największe nie jest. Sobie trzeci przejazd robimy. Myślę, że gdzieś jeszcze dwa przejazdy i będziemy mieli skoszone na rzepak. Czy co, ja sobie tu może tak pojadę jeszcze wolniej, tak 7 na godzinę. Myślę, że będzie dobrze. Albo 8, o. Tak sobie pojedziemy. Widzę, że tu dosyć szybko idzie to koszenie. Dobra, nie, pojedziemy normalnie 10. Jak sami wiecie, ja nie lubię tak wolno jeździć, niż jak to tak słabo ubywa z tego pola, no to ja nie mam jakoś cierpliwości do tego, żeby tak wolno. Mam nadzieję, że ten jeszcze jeden przejazd tu zrobię na tym zbiorniku. Bo jak nie, no to będzie trochę słabo. Wiem, trochę nudny taki odcinek ze samego koszenia, no ale co innego mam jeszcze zrobić. Chyba że jeszcze z kultywacją tu jedziemy. O, widzę, że tu chwasty są w tym rzepaku, były jakieś i są. O, tego nawet nie było zbytnio widać, tych chwastów. Dopiero teraz patrzę, że były jakieś chwasty. Ja sobie też chyba chwasty wyłączę na tej serii. No, teraz jest przedostatni przejazd. Będziemy mieli skoszone nasz rzepak. Też możecie napisać w komentarzu, czy u was też tyle śniegu i czy co chwilę pada. Bo u mnie jest naprawdę dosyć grubo tego śniegu. Więc możecie napisać tam na dole w komentarzach, czy u was też. Dobra, wiecie co? Myślę, że to jest odpowiedni moment na hashtag, a hashtag to może być drugie żniwa. Nie, czekajcie, nie, taki hashtag nie. Żniwa rzepaku, o, napiszcie. Napiszcie hashtag żniwa rzepaku, a otrzymacie ode mnie serduszko. No, oczywiście muszą być spełnione dwa warunki, których chyba nie muszę powtarzać, bo je znacie, przynajmniej myślę, tak myślę, że wy je znacie. A jak nie, to wam przypomnę dla tych, co są nowi albo nie słyszeli jeszcze tych, to są takie dwa warunki. Pierwszy to obowiązkowe, no w sumie obydwa są obowiązkowe. A pierwszy, najważniejszy, czyli mieć zostawioną subskrypcję na moim kanale, a drugi, trzeba mieć subskrypcję publiczną na swoim kanale czy tam koncie, bo wtedy właśnie widzę, czy mnie subskrybujecie, czy nie, bo może się okazać, że mnie subskrybujecie, a nie macie subskrypcji publicznej, no i nie otrzymacie ode mnie serduszka, a to by było, myślę, że bardzo przykre. Dobra, my już, wiecie co, ja się jeszcze wysypię, bo już teraz nie dojadę na pewno na tym zbiorniku. Także
wolę się wysypać. Dobra, wysypiemy w stronę łąki się. Na pierwszą przyczepę. No pszenica pewnie też z tego względu trochę tu lepiej sypnęła, no bo pszenica zawsze sypie dobrze. No na pewno lepiej niż rzepak, a nie jest opryskana, no to chyba wiadomo było, że pszenica dosyć dobrze sypnie niż, no na pewno było wiadomo, że lepiej sypnie niż rzepak. Widzę, że to 16 minut na odcinka. Także my tu już pierwszy zbiornik wysypujemy. Dobra, pierwszy zbiornik wysypany. Także można lecieć z ostatnim zbiornikiem. Znaczy z ostatnim przejazdem. Pomyliło mi się. O, teraz chyba będę musiał z zewnętrznej kamery jechać, bo chcę to na jeden raz zebrać. Bez mijaka. Także hashtag znacie. Już się muszę podawać go. I napiszcie też, czy się cieszycie, że jest śnieg, czy nie, no bo ja się w sumie cieszę, no bo tak fajnie wygląda, jak ten śnieg pada, tak fajnie biało jest, mi to się naprawdę bardzo fajnie podoba, jak tak biało jest i ten śnieg pada, i myślę, że większości z was też to się podoba, a jak nie, no to napiszcie, czy wam się podoba, czy też nie. Mi się wydaje, że się to podoba każdemu. A my już tutaj sobie to dojeżdżamy do końca tego przejazdu. No i tutaj będziemy kończyć odcinek. Mógłbym sobie tu kultywację jeszcze zrobić, ale już nie chcę kolejnej akcji zaczynać. A i tak myślę, że 18 minut. I tak jest dosyć długo, no znaczy mogło być zawsze dłużej, no bo kiedyś były mega długie odcinki, bo prawie pół godziny, 26-27 minut, najkrótszy to był gdzieś, mi się daje 21 minut, krótszego chyba nie było. Także co, mordeczki, w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się prawdopodobnie już jutro, czyli w poniedziałek. Także co do następnego, trzymajcie się, cześć, strzałeczka.